Fundacja powstała w lutym 1992 roku. Obecnie prowadzi 7 warsztatów terapii zajęciowej, w tym 4 warsztaty w powiecie ostrzeszowskim, 2 w powiecie ostrowskim i 1 w Kaliszu. W sumie 7, gdzie rehabilitację prowadzi około 260 uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Zatrudnionych jest w sumie około 100 pracowników w różnych częściach etatu. Warsztaty dostają pieniądze 90% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji w Warszawie i 10% samorządów. Natomiast fundacja musi wygospodarować własne środki, nie dostaje żadnych publicznych pieniędzy. Trudno w tej chwili mówić o planach, jak środki finansowe są takie, jakie są, chociaż dzięki temu od 1 lipca dostaniemy 100 zł więcej na każdego uczestnika. To już w sumie coś daje dla warsztatu, jakieś dodatkowe, powiedzmy, środki, gdzie można już się jakoś tak gospodarzyć, bo logarytm jest jeden, a ceny rosną jak grzyby po deszczu. Od sponsorów, ale to ciężko z pieniędzmi jest. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, stąd 1%, ale ten 1% to jest problematyczna sprawa, bo w tamtym roku, za rok 16, mieliśmy 4200 zł, a badanie bilansów warsztatu i nas kosztował 15 tysięcy zł. Mamy 7 pracowni, jest to pracownia artystyczna, pracownia rehabilitacja, jest to rehabilitacja ruchowa, pracownia krawiectwa i rozwoju manualnego, pracownia gospodarstwa domowego i umiejętności życiowych, pracownia technik różnych, pracownia techniczno-ogrodnicza i obróbki gipsu i materiałów plastycznych. W każdej pracowni jest po 5 uczestników, terapeuta pracuje z 5-osobową grupą. Uczestnicy do warsztatu trafiają, to jest według rozporządzenia, po 18 roku życia, czyli po obowiązku szkolnym. Tak? 18 lat muszą mieć skończone, muszą mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Musimy preliminarz zamknąć w tych kwotach, które mamy i staramy się, żeby po prostu zamykać ten rok, bo inaczej byśmy nie funkcjonowali. Natomiast z prac, które wykonujemy w poszczególnych pracowniach, jeśli uda nam się je sprzedać na różnych kiermaszach czy gdzieś tam indywidualnie, to wykorzystujemy to na rehabilitację społeczną, czyli na integrację, tak jak na przykład dzisiaj jest organizowany ten piknik między innymi. A czego możemy Wam życzyć na najbliższe miesiące, najbliższe lata? Dalszych takich sukcesów tych zawodowych, które udaje nam się osiągnąć, jeśli chodzi o naszych uczestników, w tej zaradności życiowej przede wszystkim. No i oby gdzieś tam w przyszłości potrafili samodzielnie funkcjonować, bo o to nam tak naprawdę chodzi. Ten uśmiech czasami daje nam, bo nie wszyscy potrafią to wyrazić słownie, daje nam bardzo dużo do myślenia i takiej satysfakcji z tego, co robimy. Teraz wszyscy tańczymy w parach. Każdy tańczy ze swoją sympatią.